Cześć, witam was bardzo serdecznie. Zaczyna się ostatni sezon w FC-24, więc zobaczmy, zobaczmy, co nas w tym sezonie. Czeka, co dostaniemy za poszczególne levele. Łapeczka do góry oczywiście bardzo mile widziana, jeśli ten film w tym momencie oglądacie. No to co, wbijamy sobie tutaj do Ultimate Team i przechodzimy od razu do zadań i będziemy mogli zobaczyć. No właśnie, futisy się już muszą pojawić, ale jakie? Tu jeszcze zgarniemy jakieś karty, coś tam ten ten teges. No dobra, mamy to. Mamy to, słuchajcie. Paczka 82x84+ za pierwszy poziom. Czyli nic specjalnego. Motyw stadionu, globalna gra za poziom drugi za poziom trzeci 11 razy 81 plus za poziom czwarty jakiś herb za poziom piąty no mamy Fabinio Fabinho 94 footies jak to wygląda cztery playstyle plus dużo też zwykłych szarych playstyle'i hmm, s o s p s p d jak za piąty level za darmożkę, do zdobycia pewnie chwilę, bo to raptem jest te 5000 punktów doświadczenia, to myślę, że całkiem spoko. I sporo tych futisów, widzę tutaj, od razu nas czeka, bo za szósty poziom mamy tutaj paczkę, 5x83+, a tu mamy Drisa Mertensa. 5 gwiazdek sztucze, 4 gwiazdki słabszej nogi, no kiedyś bohater mojego składu, pamiętam, Fifi 17 ależ to była karciążka wtedy. Ależ to był um, zawodnik, naprawdę. Mm, ale też bardzo ciekawe playstyle, Play, powershoty, strzał finezyjny, podania na dobieg. Czyli tak naprawdę podania z R1X, no i przyspieszenie, i przyspieszenie dodatkowe. SPON, środkowy napasnik, fajnie to wygląda. Pani Rejten, zawodniczka Chelsea, 4 na 5. I tutaj też fineski, wrzutki, łatwiejsze przyjęcie i premia do sprintu w jej wypadku. Prawie wszystkie statystyki driblingu ocenione na 99, no nie czas tam kontroli piłki i samego dribblingu tutaj. SPO, LP, lewe skrzydło, no tylko nie ma pięciu gwiazdek sztuczek. Ale dość łatwo zdobyć te futisy, prawda? Trochę tych futisów jest, także to może cieszyć, bo tu od razu za 12 poziom wjeżdża Udogi, lewy obrońca, no i chyba pierwszy taki z ligi, Powiedzmy, no tak, top 5, no bo nie liczymy tutaj Chelsea kobiecej damskiej jako jako tutaj ligi top 5, bo nie daje nam oczywiście zgrania. Tu mamy Premier League. Premier League lewy obrońca Udogi, bardzo dobre warunki fizyczne. O i te długie podania też ma. Także bardzo lubię ten playstyle ubocznych bocznych obrońców, bo wtedy można dawać te przerzuty na drugą stronę, praktycznie na maksymalnej mocy i, i, i dochodzą idealnie. No, Zajemisty. No, naprawdę bardzo fajny. Diani, która też była bohaterką w sumie na początku tego, tego, tego sezonu FC24 mi się wydaje. 5 na 4. Naprawdę ta jej złota karta na sam start była, była całkiem niezła. Mocne wrzutki, tutaj dribbling 01, 1 fałszyk, premia do sprintu. Też bardzo ciekawa. No i fajnie, bo to dosyć... No dobra, na no 14 poziom to już chwilkę trzeba się napracować, ale chodzi o to, że 5 zawodników... Do 14 poziomu, czyli na 14 poziomów aż 5 poziomów daje nam zawodników, więc mega spoko. O, Abomejak. Obomejak. 96, 4 na 5. Też bardzo fajna karta. Mm, no pewnie, że tak. Szkoda, że tylko, że 40 sztuczek, ale z drugiej strony ma bardzo fajną sylwetkę. Świetne przyspieszenie. Główki ma jakie coś ma do główek. No, ma zwykły Playstyle do walki w powietrzu, więc skoszność 99 też może powalczyć. Fajny Albo Mejak. Mm, A o, proszę bardzo. Ansu Fati, zawodnik, który ostatnio jak pisałem na Facebooku, że no Lamilia Mal, no to chyba się rodzi nowy Messi. Troszeczkę wiadomo, że tam podkręcałem też, też w komentarzach w ten sposób, prawda? Wiadomo, że Jamal buduje swoje nazwisko, na razie jest fantastyczny, ale zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ale jest przepotężny, no to od razu ludzie, ale Fati, a Fatih, a pamiętasz o Fatih, a Fatih, no to, no to pamiętam, no. no pamiętam. Ale wydaje mi się, że Jamal akurat teraz to, co robi w tym momencie na prawdziwej murawie, to, to Fatih do takiego poziomu nigdy nie doszedł w swoim piku. Także, także myślę, że, że te porównania nie są aż tak do końca adekwatne Fatih w stosunku do Jamala, że jakby Jamal już przebił jego pik. No ale Fatih 96 do zgarnięcia, też sympatyczny za 20 poziom, no ale tu wchodzimy już na wyższe rale. tak? Bo tutaj 97, Markus Rashford, no taki zawodnik zakurzony strasznie, nieużywany, nie ma go w kadrze Anglii, która powalczy oczywiście o Mistrzostwo Europy i moim zdaniem ma całkiem spore szanse mimo wszystko z Hiszpanami, bo to jest jednak jeden mecz. Co Anglicy. No, na papierze wiadomo, Hiszpania przez cały turniej prezentuje się lepiej, ale z drugiej strony całkiem nieźle zagrali teraz ten półfinał z, Holend z Holandią. Także nie wolno o tym zapominać, że jak oni odpalą, jak u nich to zaskoczy, to to wygląda bardzo dobrze. Dreaming Zer 1, Shoty, to wiadomo, bo on to już miał na swojej specjalnej karcie. Wykończenie 9,7 siostrzało 9,9. No bardzo fajny jest też Markus Rashford, jeśli chodzi typowo o FC24, ma bardzo fajną sylwetkę. Oberdorf na SPD to wydaje mi się akurat karta taka... Yy, średniawka, bo po co jej 5 gwiazdek sztuczek? Na pozycji pomocnika defensywnego, skoro ma same defensywne playstyle O, no, wojowniczka, dobra, wślizgi. Okej, okay, podanie górom Dobra, tutaj wreszcie za poziomy 26-30 jest pustka. I przechodzimy wyżej. I mamy Aitane Bonmati 98, ulala. 4 na 5. No to już dużo ciekawsza zawodniczka w stosunku do yy, tutaj Oberdorf, którą mieliśmy wcześniej. Także Titana Bonmati naprawdę spoko wygląda. To jest 10 x 85+, 20 x 84+, także nic specjalnego. No i mamy! Mamy ostatni tu poziom H99. Co jest? Co jest? Garincha 98. 5 na 4 Garincha. 4 oczywiście Playstyle+. Plus. No, garincza, ale on jest tylko on, tak, to znaczy tylko tu jest do zgrania garincza, dobra, w sensie nie, że coś tam do wyboru jest, tak jak było w ostatnim sezonie, były rozterki, tak? Czy kogo tam brać, czy Krosa, czy, czy Steviego Gerarda, tutaj takich rozterek nie ma w tym wypadku. No i Erling Holland, 5 na 5 karta 99. wow. Wow, 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 a no dobra, no dali mu, no musieli mu coś dać, no na, na Euro sobie nie pograł, no to, no to dostał Erling Haaland, no, no to dostał. A ciekawe, a kto, kogo typuje ci na złotą piłkę? W ogóle kogo typuje na złotą piłkę? Wydaje mi się, że duże szanse ma, niezależnie od wyniku finału Euro, Jude Bellingham chyba, nie? No bo za cały sezon, za cały okształt. Gdyby nie Bellingham, to w ogóle tej Anglii by nie było w finale Euro tak naprawdę. Także no spory game changer. No co, Haaland... Ale to trochę trzeba będzie się napracować, nie? 40 tysięcy punktów doświadczenia, żeby zdobyć, to trochę się trzeba będzie napracować, także ile on ten sezon dwa? 41 dni, czyli realnie 20 tam sierpnia się to skończy. No i co? No chyba już jej nie da, chyba że da jakiś dwutygodniowy sezon. Nie jestem przekonany do końca, nie jestem do końca przekonany. W ogóle dzisiaj też się zaczynaje Mistrzostwa Świata w FC24 i gra no, nasz reprezentant, Polak, czyli Mistrz Polski, zwycięzca Ekstraklasy Games, Nerwen. Także no, mam nadzieję, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to mu pokibicuję, ja też będę mu kibicować. No i zobaczymy, zobaczymy jak Nerwenowi tutaj w tych rozgrywkach pójdzie. Grupę ma strasznie ciężką do wyjścia, ale powalczyć musi. Co tu mamy? Futis, Alex Scott i co to jest do Aha, bo to jeszcze te dodatkowe karty są do zdobycia futisowe, dobra. Czyli, ooo, oh, Saito co my tu mamy? Zgadnie karty piłkarskie na poziomach 20, 20... Aha, dobra, czyli tu musimy... Dobra, czyli na przykład, żeby zdobyć Alawairana, to musimy mieć te karty z poziomów 20, 20, 20 24, żeby zdobyć takiego Rana. No to też tak łatwo go dostać nie będzie, ale Alawairan z tym swoim tempem, przyspieszeniem, zacięciem do gry ofensywnej, no to coś przyjemnego zdecydowanie, ale Alex Scott do zdobycia dosyć łatwo. Prawa obrończyni. Tak mi się. Tak mi się wydaje, bo tu trzeba mieć poziom 5, 7, 9 i użyć właśnie czy to Fabinio, czy Mertensa, czy też Fabinio Mertensa i Rejten po prostu rozegrać 10 meczów, mając te karty, po prostu w składzie. Tak jeszcze zerknę, szczegóły atrybutów, ale nie, tutaj nie ma nic dodatkowego na opisach tych kart. No jest, jest jeszcze Dirkoit, ale to też właśnie karty z poziomu 12, 14, i 16, czyli tu trzeba użyć. U dogiego trzeba użyć Diani i Janga. Dokładnie. I to chyba tyle, tak? Z tych, z tych najnowszych rzeczy, z tego zadania. No, całkiem sympatyczny. Sezon się tutaj zapowiada. Aha, jeszcze zerknę. No bo po pierwszym półfinale dostaliśmy w nocy SBC o Laporta, więc teraz pytanie, czy się pojawiło SBC o kogoś z Anglii. No i czy mamy? Bo tak tutaj piłkarze, piłkarze. Mm, Path to Glory, Conor Gallagher Gwiazdy reprezentacji, jest! Declan Rise, dobra, o to mi chodziło, jest Declan Rise Gwiazdy reprezentacji, yy, ale taki kurczę, taki sobie ten Rise tutaj wyszedł. Ojej, naprawdę, jak na 97 overalla, losę, losę, dobra, to tyle. Dajcie znaka, czy będziecie gridować po Halanda. I co, życzę Wam dobrego popołudnia, do usłyszenia, do zobaczenia.